imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, pozdrawiam Was serdecznie z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Nowego Sącza. I chcielibyśmy ten dzisiejszy dzień rozpocząć Bożym Słowem, które chce nas dzisiaj umacniać, prowadzić i dać nam tą odpowiedź na to, że Chrystus jest z nami. 2 kwietnia czytamy takie słowo z Księgi Proroka Izajasza z 57 rozdziału z 15 wiersza. Mieszkam na wysokim i świętym miejscu, ale jestem ze zgnębionymi i udręczonym, aby ożywić ducha poniżonych i pobudzić serce zgnębionych. Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale, 29 wierszu tak pisze. Uczniowie przymusili Jezusa, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. Drodzy, jesteśmy po świętach Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 2 dni temu świętowaliśmy Jego zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, które było dla wszystkich wielką radością, przeżyciem tego, że Chrystus zmartwychwstał, że jest z nami, że żyje, że ci, którzy wierzą, mogą mieć pewność tego, że jest razem z nimi i będą mogli mieć pewność, że razem z Nim zmartwychwstaną. Ale drodzy, z tą radością, jak dobrze wiemy, nie było tak wspaniale. Z tą radością dzisiaj my możemy się dzielić, ale uczniowie Jezusa Chrystusa ciągle żyli w myślach Wielkiego Piątku. Ciągle myśleli o tym, że Chrystus już nigdy nie będzie z nimi. Ich przygnębienie, smutek przezwyciężył tą radość wielkanocnego poranka. I dzisiaj Bóg chce do nas również skierować to słowo. Słowo, które dla nas wszystkich ma nieść pociechę i radość, bo On jest z nami. On jest z tymi, którzy są zgnębieni, udręczeni, jak pisze prorok Izajasz, aby ich ożywić, aby dać im siłę. Prorok Izajasz w tym wierszu mówi o tym, że Bóg jest daleko, że Bóg mieszka na wysokościach. I ludzie często mają takie wyobrażenie nawet dzisiaj, że Bóg jest gdzieś w takiej strefie, do której my nie mamy żadnego dostępu. Że wtedy, kiedy źle się nam dzieje, myślimy, że On nie jest z nami. Ale przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do naszego Ojca. Mamy możliwość bycia razem z Nim. Mamy możliwość radowania się tym, że nigdy nas nie opuści. Że mimo, że jesteśmy zgnębieni, umęczeni, On da nam siłę do tego, abyśmy każdego dnia mogli razem z Nim stawać do kolejnego boju. Boju naszego życia. Drodzy, sytuacja, która miała miejsce w drodze do Emaus, 2 uczniów, którzy byli przygnębieni, którzy byli zasmuceni, którzy myśleli wyłącznie tylko o tym, jak przeżyć ten czas Wielkiego Piątku. Na ich drodze staje Jezus Chrystus i idzie razem z nimi. Idzie, aby ich pokrzepić, wzmocnić i dodać sił kolejnego dnia. Otwiera przed nimi karty
karty Starego Testamentu, aby uświadomić im, kim on jest. Że ten, który razem z nimi idzie, jest tym, który zmartwychwstał. Że już nie muszą się bać i przejmować. Bać o następny dzień. Przejmować tym, że on nigdy z nimi nie będzie. Drodzy, i to zaproszenie, aby wstąpił, aby był razem z nimi, to zaproszenie jest również kierowane do nas. Abyśmy zaprosili Chrystusa do naszego życia. Aby On był tym, który nas strzeże i prowadzi. Mimo tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje, my wiemy, że radość zmartwychwstania jest radością każdej i każdego z nas. Że radość, która płynie z otwartego grobu, jest radością, która powinna przezwyciężyć wszystko to, co w nas mówi nam, że Boga nie ma, ale On jest. On nam towarzyszy. Towarzyszy tak jak tym dwom uczniom idącym do Emaus. I drodzy, chciejmy zaprosić Chrystusa do nas, aby On mieszkał w nas, z nami, aby nas strzegł, aby nam błogosławił. Dziękujmy Mu każdego dnia, że On nam towarzyszy, że nigdy nas nie opuści, że Jego pokój, który zostawił uczniom, jest również naszym pokojem, że Jego radość jest również naszą radością. Wszystkim Wam, drodzy, życzę Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem. Dobrego i spokojnego dnia. Amen.